Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jeśli chodzi o wczorajszą sesję na Wall Street, to przyniosło dalsze wzrosty. Największe w przypadku technologicznego Nasdaqa, sięgające 0,5%, no ale dzisiaj notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy nieznacznie się cofają. Podobnie wygląda sesja na starym kontynencie, gdzie DAX po wczorajszym wyrysowaniu nowych szczytów powyżej 19 tysięcy punktów cofa się w kierunku tego poziomu. Widać, że optymizm po działaniach Chińskiego Banku Centralnego nie utrzymał się zbyt długo. Rynek czeka na kolejne większe ruchy ze strony polityki fiskalnej po to, żeby wesprzeć chińską gospodarkę i utrzymać zakładany 5-procentowy wzrost gospodarczy. Tymczasem wczorajsze dane ze Stanów Zjednoczonych wypadły blado, jeśli chodzi o indeks zaufania konsumentów Conference Board. Spadł on dość znacząco. Ten spadek był największy od ponad 3 lat. I uwzględniając ostatnie dane z przemysłu, no to sygnalizuje kiepską końcówkę roku w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście może być takim czynnikiem, który pod znakiem zapytania stawia kontynuację hossy i dalsze wzrosty. Dużo w tym względzie będzie zależeć od ruszającego niebawem na początku października kolejnego sezonu wyników spółek za trzeci kwartał. Jeśli te wyniki ponownie przybiją oczekiwania, szczególnie tutaj uwaga będzie zwrócona na spółki technologiczne, no to jak najbardziej będzie to bardzo mocny argument, żeby ta hossa była kontynuowana. Póki co słabsze dane ze Stanów Zjednoczonych osłabiły dolara, notowanie euro USD w okolicy 1,12. Amerykańska waluta jest na 8-miesięcznych minimach. To generalnie pomaga złotemu. Euro było już dzisiaj po 4,25, dolar po 3,80. Tych obniżek stóp procentowych w Stanach będzie dość sporo w najbliższym czasie. Po tych słabszych wczorajszych danych rynek przechylił się w kierunku kolejnych 50 punktów podczas posiedzenia w listopadzie. Zatem zakładając, że w Polsce ten koszt pieniądza będzie jeszcze przez długi czas na niezmienionym poziomie, to i w końcówce tego roku, i w przyszłym roku będzie bardzo mocnym argumentem na rzecz polskiej waluty. Jeśli chodzi o złoto, widzimy, że z sesji na sesję praktycznie wyrysowywane są nowe szczyty wszechczasów. W tym momencie na uncja powyżej 2650 dolarów. Wszystko przez słabsze dane ze Stanów, przez tracącego na wartości dolara, no i wzrost oczekiwań właśnie wobec tych obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ale amerykański bank centralny nie jako jedyny obniża stopy procentowe. Oczywiście w Europie też te dane z przemysłu były słabsze i oczekiwania wobec analogicznych ruchów ze strony EBC także rosną. Dzisiaj chociażby, jeśli chodzi o szwedzki Riksbank, ten zdecydował się zgodnie z oczekiwaniami na cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych, co wpisuje się w scenariusz takiego globalnego łagodzenia polityki monetarnej, co cały czas wspiera notowania żółtego metalu. Jeśli chodzi o sytuację na rynku ropy, no wczoraj widzieliśmy silny wzrost, aczkolwiek dzisiaj te nastroje na rynku akcyjnym są słabsze. Też jeśli chodzi o eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie, no nie uległa ona jakiemuś drastycznemu zaostrzeniu i stąd delikatne cofnięcie, aczkolwiek patrząc na przestrzeń ostatnich 2 tygodni widać, że sukcesywnie notowania wychodzą coraz wyżej. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne w najbliższym czasie, no to przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na dane ze Stanów Zjednoczonych. One są kluczowe w tym momencie, jeśli chodzi o oczekiwania związane z dalszą ścieżką stóp procentowych. Oczywiście im słabsze dane ze Stanów Zjednoczonych, tym te oczekiwania wobec obniżek stóp procentowych będą większe. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa i do zapoznania się z informacją prawną. Pozdrawiam i do usłyszenia.